Przyjęcie. No a powiedz mi, a jeżeli rozmawialiście z tym? Wiesz co? Reina tam, wiem, że to jest strzegu. Reina tam po stronę. Co? No nie dobrze. No, nie, tu na razie się na okno. Widzowie się, no ty się nie możesz nie ujawniać, zobacz, no. O. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Dzień dobry. To jest człowiek, który ma kontakt z Centrum Dowodzenia. Ty chodzisz na te posiedzenia Centrum Sztabu Kryzysowego w Polsce, jak są? Po prostu, tak. Bo ty jesteś podłączony. Do... Oczywiście, że tak. Czyli ty masz kontakt z Beatą. Też. Tą Beatą. Tak. Czy my jesteśmy gotowi? Wiesz, że dzisiaj mija nam tydzień. To prawda. To jest tygodnica. My musimy. A wiesz o tym, że wieczorem mamy się zobaczyć z wiem, racji tego tygodnia. Jak zawsze, miesięcznice i tygodnice wieczorami się spotykają raz na tydzień lub raz na miesiąc, żeby wyrazić swoje poparcie lub niezadowolenie, prawda? Zgadzam się. Po tygodniu bycia na planie chciałbyś powiedzieć, że ten program to? Sukces. To prawdziwy sukces. Nie uwierzyli. Jeszcze raz, tak bardziej wiarygodnie. To prawdziwy sukces. Dobrze to wyszło. Bardzo dobrze. Myślę, że to... Czy oni mogą tak hałasować tam? Już idę to no załatwić. Właśnie. Zjedz dzisiaj rosół, poproszę. Bardzo dziękuję. Wolę rosół niż Snickersa, ale zrozumiałem ten przekaz. Tak. To jest pan Łukasz, ale jeszcze cały zespół się rozkręca. Natomiast chciałbym, żebyście tak sobie każdego dnia gdzieś tam z nami spacerowali i oglądali różne rzeczy. Dzisiaj będziemy z Kasią Janowską z Onet rozmawiali o tym filmie. I też jesteśmy umówieni z Jakubikiem, że prędzej czy później wpadnie do nas, żebyśmy porozmawiali sobie w naszym mobilnym studiu o tym, jak mu na planie było, jak on podchodzi do choćby tego, o czym opowiada w tym wywiadzie dzisiaj w Gazecie Wyborczej, że czasy są takie, że znowu gdzieś w powietrzu wisi rewolucja i strach pomyśleć, w którą stronę ona może się rozlać, co może być u podstaw tak naprawdę. Panie dyrektorze Bartku, Łukasz wróci na plan porannego programu, bo on dostał od nas takie pieniądze, że nie jesteśmy w stanie, nikt nie jest w stanie, ani Dzień Dobry TVN, ani TVN24, ani Polsat, ani nawet gdyby się Solorz z właścicielami TVN-u zrzucili, na Łukasza nie mają takich pieniędzy. Dzień Szkolnego Gniewu to dzisiejsza Gazeta Wyborcza. A propos, właściwie której gazety by nie wziąć, czy którego tematu by dzisiaj nie wziąć, to pojawia się hasło gniew, rewolucja, walka i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie tego wariata. Tak, to jest pan Terlikowski. Mówi do Magdy Rigamonti dzisiaj o przypadku, w którym zresztą, jak zerkniecie za 5-8 na nasz poranny program, to się okaże. Dla mnie ta odpowiedź Terlikowskiego, redaktora Terlikowskiego jest zaskakująca, ale Magda ma w zwyczaju wyciągać tak naprawdę od ludzi, którzy nie powiedzieliby tego nikomu innemu, rzeczy, które akurat jej rzeczywiście łatwo przychodzą. Dzisiaj program będzie polityczno-życiowy. Najpierw rozmowa polityczna, a później naszym gościem będzie Michał Figurski, człowiek, który swego czasu był bogiem porannych programów radiowych i nie tylko, w ogóle bogiem mediów w jakimś sensie, cudownym dzieckiem mediów obok pana Kuby, ale przyszedł taki moment, o którym on sam dzisiaj mówi, musiał przyjść, bo wiele rzeczy lekceważyłem i dlatego tak, a nie inaczej się stało. Kiedy umawialiśmy się na to nasze dzisiejsze spotkanie, było ryzyko, że może do niego nie dojść, a nie chcemy nagrywać niczego, chcemy być jak najbardziej na żywo, bo godzina 8 rano od jakiegoś czasu to jest dzień w dzień bardzo trudna dla Michała rehabilitacja, ale dzisiaj przesunęliśmy tę 8 na inną porę i Michał będzie naszym gościem. Gdybyście chcieli, a jesteście młodymi ludźmi, którzy chcą zdobywać świat w mediach albo nie tylko, posłuchać, jak to może się źle czasami skończyć, jeżeli nie zapanujecie nad pewnymi rzeczami, nie będziecie, czy będziecie właśnie lekceważyć czerwone światło, które zapala wam życie albo wasz lekarz, to warto dzisiaj tej rozmowy z Michałem posłuchać, więc jeżeli będziecie chcieli, to czemu nie? Tylko nie o polityce znów prosi ktoś. Nie da się. Ten świat jest skonstruowany na polityce. Po prostu. Czy to jest polityka, czy nie, kiedy słyszycie z ust marszałka z Senatu, że teraz od domu do domu będą chodziły grupy ludzi, którzy będą tłumaczyły, jak rozumiem, kobietom i mężczyznom, że aborcja to to i to i to. Dzisiaj między innymi o tym sobie porozmawiamy. Jak mogą wyglądać takie lekcje aborcyjne w Polsce, ale to nie będzie jeden z najważniejszych naszych tematów, bo zdajemy sobie sprawę, widzimy tego typu komentarze czy prośby, które sugerują, żeby piątek był dniem bez polityki. Jeżeli w Polsce rzeczywiście najmniejszym problemem będzie polityka, to postaramy się ją zignorować, ale na razie to jest bardzo, ale to bardzo trudne. 3 godziny religii proponuje Paweł i to jest bardzo dobre rozwiązanie. Natomiast Paweł, ja myślę, że 3 godziny to jest tylko wstęp. 3 godziny to mogą być od poniedziałku do piątku, a jeszcze zostaje sobota i niedziela. Niedziela to właściwie powinna być cała, poświęcona na to, żeby się przygotować. Terlikowski odpowiada na pytanie Magdy, która mówi, a gdyby w twoim domu zdarzyła się sytuacja, która zdarza się różnym kobietom, bo już macie niezłą gromadę dzieci, ale co się może wydarzyć w przyszłości, jak byś chłopie reagował? Posłuchajcie odpowiedzi redaktora już za chwilę, kiedy będziemy w naszym mobilnym studiu. Cześć Zosiu, cześć Piotr. To jest serce redakcji. To są ludzie, bez których to nie jedzie.
Produkcja i pan wydawca. I to jest jeden z największych patriotów. Koszulka ilove.pl to sugeruje. A ty nie miałeś jej wczoraj? Też? Nie. Ty jesteś wyklęty, to prawda. Nie, jesteś wyklęty przez wielu, to prawda. No to biegniemy do auta i spotkamy się za chwilę. Panie Jarku? Tak.